dzisiaj pauzę nastawiłem sobie na 8 godzin. Powiedziałem, że i tak się zbudzę o 6. Już mi się wykręciła, a ja już jestem po prysznicu. Zrobię tylko kawę, jednak zatankuję paliwo do pełna tutaj. Jak będzie mi się chciało dobrze, jak będzie się dobrze jechało, to pyknę całe prerie na raz. Jak nie, to nie ma presji, stanę sobie. W ogóle nie ma pośpiechu. Przypuszczalnie, wyjadę o za pół godziny, o 7 rano, plus 13, 8 wieczorem. Czyli bym dojechał na 6 wieczorem czasu Calgary, a dostawy mam o 10.45 czasu lokalnego, czyli mam 12, 17 godzin. Także mam czasu, żeby stawać i stawać i stawać. No, no ale ja z tego względu, że nie lubię prerii, to jest no, monotonna jazda. Także to pyknąć na raz i mieć z głowy. A jak nie, no to jak nie, no stanę po drodze. Tak mówię, że pyknę, ale nie ma presji, nie? Dobra, kawa, śniadanie takie samo jak wczoraj, czyli mandarynki i do pracy. Dobra, przeglądzik się robi. Kawka już zrobiona, to agregat mogę wyłączyć. I podjadę powolutku na stację paliw i zatankuję paliwo do pełna. Będę miał święty spokój. Proszę, wczoraj trzasnąłem 760 mil. Czyli to będzie 1200 km ponad. 1220 km. I zajęło mi to 12 godzin 36 minut jazdy. Tak by było. Także powolutku na jedenastce, bo dzisiaj mi zależy na każdej minucie. Jeżeli chcę dojechać na track stop w Calgary, a ma być tak 15 stopni, może nie słonecznie, ale pochmurnie, więc może by się na rower poszło, ale po 13 godzinach będę raczej zniszczony, chociaż po 13 godzinach siedzenia wypadałoby się rozruszać. No zobacz, nie ma co planować za ostro. Nie ma co. Pompy wolne, aż 4, teraz już 3 tylko. Także jest gitara. Tylko traka zaleje, chłodni nie, bo jeżeli mam ładować torf, czyli pitmos, to chcę mieć jak najmniej paliwa, bo ten trak jest ciężki, mimo tego, że mam lekką naczepę. Chociaż w tych miejscach, gdzie się ładuje torf, z reguły jest waga, więc jak jest coś... Najpierw ważą, a później ładują, żeby wiedzieć, ile mogli. No ale mówię. Dobrze. No, jeszcze 3 minuty przeglądu, akurat tak jakbym paliwo tankował. Nie, no to jutro do południa mi starczy. Zejdzie ci poniżej połowy. Dobra, jest. Tylko paliwo jeszcze tego mocznika. Powracanie do rutyny. Powracanie do rutyny. W Kanadzie tylko jeden pistolet działa na raz. Nie tak w Stanach. Jak uruchomię drugi, tamten przystanie. A, no i gadałem z szefem na temat mojej tej, moich lamp. Powiedział, że nie zmieni, bo zmieniał jak odkupili tego traka i mówi, żebym sobie lepsze żarówki kupił. Dobra, rozumiem. O, nie odbił. A to ciekawe. No to powtórka. Tutaj można dbać na dwa węże. To się zmieniło. Jeszcze raz sprawdziłem, czy z frachtem wszystko ok. Ta obwodnica Winnipegu też jest bezlitosna. O matko. Zazdroszczę właśnie wam jakości dróg w Polsce i w Europie. A szczególnie autostrad, bo autostrady są tak zaprojektowane, że są równiutkie jak masełko. No. W Polsce są nowe, ale widać, że jest inna jakość. Tutaj autostrady z wiekiem, z czasem, po 3-4 latach, nawet jak już od razu je zrobią, to są czasami wyboiste na złączach, na wiaduktach. No nic.
zatankujemy i jedziemy. Wszystkie płyny oprócz chłodni uzupełnione. Teraz mogę zresetować pierwszy licznik. Pierwszy licznik jest do codziennego dnia, drugi licznik jest jak jedę w jedną stronę, a trzeci licznik jest od całej podróży. Drugi zresetuję, jak już zrzucę tą naczepę. zrzucę ten towar. Tutaj też zresetowane, że zatankowałem paliwo, zero, tak. Zapodam jeszcze sobie jakieś informacje i można jechać. 1622 do celu. Do track stopu będzie chyba 1280, jeżeli bym tam chciał dojechać. Zobaczymy, jak to będzie szło. Z tego, co patrzyłem na Google, jeszcze niestety obwodnica Regina nie jest skończona. Jeszcze nie jest skończona. Dobra, ja sobie jeszcze powolutku wyjadę do samego wyjazdu, żeby zaoszczędzić kolejne pół minuty. Mówię wam, bo już nieraz tą trasę przerabiałem. Headingley, Flying J Headingley, Flying J Kagary. I z parkowaniem za każdym razem mi wyszło 12 godzin 55, 56. Także dużo właśnie zależy od tych świateł w Regina. W Regina jest chyba z 6-7 świateł. Chociaż ja tam zajadę w południe, to może nie będzie dużego ruchu, bo ludzie będą w robocie. I nie będą tam, przyjeżdża się obok centrum handlowego, nie? No nic. Zobaczymy, bez stresu. Jak nie dojadę, to Boże. Wstanę godzinę wcześniej już. Dobra. Let's go. Koniec oszczędzania. Czas na zasuwanie. 7:10. Do 8:10 mógłbym jechać. Wieczorem. 13 godzin, nie? Stanę na godzinkę, będę jechał do 9. Coś tak czuję. Dobra. Jak wstanie słońce, obudzi się dzień, będziemy patrzeć, co się będzie działo dalej. Od miasta do miasta. Dzisiaj mam farta, bo wiatr mnie pcha, więc jazda na preriach jest znośliwa. Z Brandon, pierwsze miasto, gdzie są światła, może się uda przeskoczyć nie stając. Powinno być dobrze. Oni skręcą w lewo i zaraz światełko się zmieni na zielone. Raz, dwa, trzy. I my sobie polecimy do przodu. Tak jest. Brandon chyba są dwa światła. Deszczowo, ale znośnie, bo wieje wiatr w dobrą stronę. Wczoraj pod koniec dnia był dramat. Drugiego światła już mi się chyba nie uda zaliczyć, chyba że zdąży zgasnąć na czerwone i znowu się zrobi zielone. Także nie jadę więcej niż 75. Zapaliło, że się wyłącza, że zaraz będzie czerwone. Może akurat pasuje. Kierowca poszedł na śniadanie do McDonalda. Jest taki myk, żeby za dużo nie zwolnić. Może zrobić zielone i mogę nie zdążyć dojechać. No ale nie, teraz będę musiał zwolnić. O, właśnie tak, o, właśnie tak. Te światła w Manitobie działają na fotokomórkę, że patrzą, jaki jest ruch. Jakieś czujniki mają. Czasami te skręty w lewo trwają dłużej, czasami krócej. Teraz, no, udało się. Bez większego zwolnienia. I to była historia przejazdu przez Brandon. W Manitobie. Teraz za 3,5 godziny, za 350 km. Regina. A do Saskatchewan wjadę już za niecałą godzinkę. No, czy półtorej.
dobra, nie chcę mi się dzisiaj 13 godzin jechać. Stwierdziłem to po 3,5 godzinach jazdy już. Jechałem, zaskoczyłem. Dzisiaj podzielę sobie jazdę na 3. Czyli mam jechać 12 godzin, to to 4 godziny pauza. I żeby w Kanadzie się liczyła pauza, trzeba wykręcić co najmniej 30 minut pauzy. No tak to się nie liczy. No ale to i tak nic nie zmienia, bo mam na wyjechanie 13 godzin, mam całe 16. Zmiana trwa 16 godzin. Ale mówię. Chyba tak zrobię. Czyli za pół godzinki sobie stanę. Akurat będzie pora obiadowa, no trochę wcześniej, bo 11.30 powiedzmy. No i później pojadę, zjem posiłek o 4.05 po południu i na sam koniec zostanie mi 4 godzinki jazdy. I chyba dzisiaj do Calgary nie dojadę, bo nie ma sensu. Stanę przed Calgary w miejscowości Bassano albo Strathmore. Strathmore chyba jest jakiś truck stop, muszę zobaczyć. Tak mi się wydaje, że w Strathmore stanę i później tylko rano zostanie mi tam 40 minut podjazdu do obwodnicy Pyk. I to się znajduje na obwodnicy Calgary w tak jakby północno-wschodniej jej części. No. A ja chyba dojadę dzisiaj tylko do Strathmore. Nawet inaczej mnie nawigacja prowadzi. To może stanę w Bassano? Nie wiem, Bassano jest dalej, wcześniej. Zobaczymy jak to będzie. Pogoda jest do dupy. Wiatr się zmienił i się jedzie już nieprzyjemnie. Miałem stanąć, ale jakoś nigdzie mi nie pasowało, bo a to za daleko autostradę, a to coś. No i tak jadę. I jadę. I dojechałem do Regina. I ciekawy jestem, czy Google ma rację, że obwodnicy jeszcze nie otworzyli? Nie, jeszcze nie otworzyli. Jeszcze widzę napisy, że nie. Na czerwono, czyli dalej, prosto przez miasto. Nie no, już stanę za Regina, bo już jadę 6,5 godzin. To akurat przyjadę tą Regina, minie pół godzinki. I wtedy tam jest taka opuszczona waga, będę mógł stanąć. Tam zjem. Może się zdrzemnę. No, jeszcze nie skończyli. Cholera, kiedy oni skończą? No, mam nadzieję, że niedługo. Także do Calgary i tak się nie dojadę. Tak jak mówiłem, stanę w Strathmore. Tam są dwa truck stopy. Petro i Husky. No i taka jazda ponurawa dzisiaj. 13 godzin prawie, że proste, ja na to mówię. No, wiadomo, że są jakieś tam zakręty raz na jakiś czas. Ale generalnie po płaskim. Czasami się dojeżdża do doliny, w której płynie rzeka i jest taki up and down. Pod koniec zaskoczyłem, zaczyna się troszeczkę fałdować, ale to cały czas są prerie. Zero widoków. Zero. Zresztą dzisiaj, nawet jakby były widoki, to pogoda jest taka, że jest do bani. Jeszcze dwa światła i opędzluję całą tą Reginę bez zatrzymywania się. Jeszcze jedno światło. Nie, no na tym już się zatrzymam. Widzę. No, jedno światło nie tak źle. A może i się nie zatrzymam. Jeśli jak nie ma dużego ruchu, to te światła, jeżeli się utrzymuje prędkość 70 na godzinę, która jest tutaj dozwolona, są synchronizowane. Tylko gorzej, jak już jest większy ruch. Czyli całą Reginę przepędzlowałem na bez zatrzymania się. Może dojadę tego truck stopu w Calgary? Może? Lepiej spać na truck stopie w Calgary niż na truck stopie w Strathmore, bo na w Calgary można prysznic wsiąść. Nie wiem, zobaczę. Jak to będzie szło dalej. Kierunek Moose Jaw. To jest ten moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że czy weźmiesz dzisiaj wieczorem prysznic, czy nie, zależy od tego, jak się ułożą światła na drodze. Oczywiście mogą zaplanować, nie? Ale nie zaplanuję, gdzie mi truck stopy, gdzie mam prysznicę wybudują. Do tego to się sprowadza czasami. Te głupie minuty.
ja mam na to generalnie, że tak powiem, nie przywiązuję tego uwagi, bo dzisiaj rano się kąpałem, więc jutro po rozładunku będę mógł się wykąpać, jak będę miał taką potrzebę. Tylko tak mówię, takie paradoksy głupie, nie? No. Jakby się światło nie ułożyły, to by mi zabrakło, nie wiem, 3-4 minut i już bym nie dojechał na traktor, tylko musiał gdzieś stanąć w miejscu wcześniej albo w polu i tak dalej. Dobra, takie nawiązanie do czasu pracy kierowcy. Nie robię już tego za często, bo już się przyzwyczaiłem. Zresztą chyba sami zauważyliście. 6,5 godziny jazdy. I pauza na Flying J-u. Relaks. W oczekiwaniu na kawę i zaraz po. Długa 30, no to jeszcze by tak 6 godzin pojechać do 8.30 do 9 max. 6,5 godzin. Mówię, nie ma stresu, mogę stanąć wcześniej, bo i tak mam okienko zapasu, nie? Tylko podejrzewam, że jutro mnie wyślą załadować do Edmonton, aczkolwiek jeszcze nie wiadomo. Przed chwilą mi wysłałem wiadomość, że jutro po rozwodniku miałem 30 godzin w książce, podpisała tylko kciukiem. Cokolwiek by to nie znaczyło. Więc no, ja tak podjadę pół godziny, 40 minut przed rozładunkiem. Wykręcę pauzę na spokojnie, dlatego fajnie by było stanąć w fajnym miejscu. No. Jeszcze później zobaczę, jak będę za Medicine Hat, bo w Medicine Hat jeszcze będą światła pod koniec. Jak już będę za Medicine Hat, podejmę wtedy decyzję. Ale też jechać do Calgary na ten truck stop. Zajadę tam na 6 wieczorem, będzie koniec godziny szczytu. Ten truck stop będzie zawalony. Tak jak mam stać na ulicy obok truck stopu, to wolę stać na jakimś truck stopie innym niż Flying J, gdzie nie mam prysznica, a po prostu stać na truck stopie z tym towarem, co mam. Nie? Także Flying J w Calgary odpada. No, już pachnie kawa, to już chyba jest gotowa. Jeszcze nie. Powolutku. Jak się tak powoli robi, to jest najlepsza. Nie wiadomo kiedy i Swift Current. A ze Swift Current do granicy z Albertą już jest niedaleko. Jest bliżej niż dalej. Jakieś 2 godzinki. Tak się zaczyna przyjaśniać. Przed chwilą nawet słońce się pokazało. Także może w końcu wyjadę z tej mrzawki. Chciałem powiedzieć mrzawko deszcz. Tak raz pada mocniej, raz mniej. Tak nie wiadomo. Powiem wam, że te prerie, gdy są zielone, są bardziej znośne i fajnie się przez nie jedzie. Wcześniej tego nie zauważyłem, ale jest nawet dosyć sporo drzew. Szczególnie przy rzekach. A tak jak się jedzie zimą, to drzewa nie są aż tak bardzo widoczne, no bo wiadomo, są bez liści. Ła! Ale się rozpędził. 115. No dobrze. Mam jeszcze 5 godzin jazdy, także za 4,5 godzinki stanę na Fireland, ale może jeszcze gdzieś zrobię sobie krótką przerwę na kawkę. Żeby nie było, że cisnę. Tak, w pierwszy dzień. No w pierwszy dzień mi się po prostu dobrze jechało.
tym timelapsie to chyba był jedyny moment ciekawy na preriach. Tranzycja między deszczem, słońcem i chmurami i znowu deszczem. Bo dobijam już do Alberty i znowu pada. Znowu pada. Na granicy z Albertą za jakieś 5 km zrobię sobie kolejną pauzę, jakąś małą przekąskę. Taka to będzie historia trzeciego dnia jazdy przez Kanadę do Calgary. Jutro zrzutka, no i wielka niewiadoma. Co jutro mi wymyślą po zrzutce w Calgary? Tego jestem bardzo ciekawy. Bardzo, bardzo ciekawy. No i tak co chwila. On i off. Mniej deszczu, więcej deszczu, mniej deszczu, więcej deszczu. Charakterystyczne między pagórkami. Poznaję już bliskość Alberty, bo Alberta będzie dosłownie tak. Na końcu tej prostej zakręt, drugi zakręt, w tamtą już jest granica z Albertą. Później rest area, później waga, później Medicine Hat. I z Medicine Hat to też się będzie dłużyło aż do Siksika Trail. Ale nie jadę na Siksika Trail, tylko jadę ciut dalej do właśnie Strathmore. Na ten odcinek od Medicine Hat do Calgary się bardzo duży. Bardzo duży, mimo że to jest tylko jakieś 200 km. Tam takie już są wiatry, cały czas pod górkę się jedzie, niby po płaskim, ale pod górkę, pod górkę, pod górkę i w kominy. Przeciętna od momentu, kiedy ruszyłem z Montrealu, 37 metrów na 100. Dzisiaj przeciętna prędkość to jest 62,7 mil, co jest dobry wynik. Prawie 63, a przeciętna całej podróży to jest 60 mil na godzinę. Od Montrealu przeciętna prędkość poruszania to jest 97 na godzinę. Co jest bardzo dobre. Co jest bardzo dobre. No i przy takim ładunku, ładunek waży mniej więcej, ja wiem, 17-16 ton. Spalanie jest na poziomie 37. Co powiem, nie tak źle, ale trzeba przyznać, że większość czasu wiatr wiał mi w tyłek. Cyk i pyk, jesteśmy w Albercie. Tu się zmienia asfalt, tu jest granica. Zjadę na tą resterię od razu i pójdę sobie coś zjeść. No, w Albercie przedstawienie chmur jest ładne, także do końca dnia, czyli jeszcze jakieś 200 km, a może ciut mniej, będę cieszył się obserwowaniem chmur. No i wiatry się trochę zmieniły. Co jest normalne, gdy się wyjedzie za opady systemu meteorologicznego.
zimno się zrobiło. Nie szkodzi. Dzisiaj w nocy będę odpalał agregat jeszcze raz. No, jestem prawie u celu. Stąd będę miał jakieś 55-60 km do rozładunku jutro. Tutaj jest czasu lokalnego 7 wieczorem. Dostawę mam na 11, tak jak już wspominałem, więc będę miał 14,5 godzin pauzy. Wiadomo, że ja sobie tą pauzę skrócę, żeby przyjechać przed rozładunkiem. To jest miejscowość Strathmore i tutaj kończę dzień numer 3. Bardzo jestem ciekawy jutrzejszego dnia. Bardzo. W sensie takim, co mi wymyślą po rozładunku. Bo ja już na to Calgary długo polowałem. Powiedziałem, że są te przerzuty i ja chcę dostać się w takie miejsce, gdzie... Znaczy stąd jechać, gdziekolwiek wstanę, to będę jechał inną drogą. Bo nawet kupiłem 15 autostradą. Jechałem może dwa razy w moim życiu stąd w dół. Czyli odtąd aż do miejscowości Helena, tak by było? No, to jest szlak, który rzadko przymierzałem, ale na przykład mogłaby się trafić też Kalifornia. To też bym musiał ścinać na Washington i później bym jechał na górę Shasta. Ale fajnie jeszcze by było dostać coś na przykład do Utah. To bym tą 15 poleciał w dół. I wtedy jakby na przykład mój kolega tak mu się raz udało, że rozładował w połowie Utah na 15 i później ścinał do Kalifornii. Znaczy on nie ścinał, ale mógł ścinać z Utah przez Nevadę jakoś tak, czy przez Utah, już nie pamiętam. No w każdym razie mógł bardzo ścinać takimi pustkowiami. Tak, przez Nevadę. Przez Nevadę, a on się cofnął do Salt Lake i poleciał 80. No nieważne. Dobra, tutaj jest Petro Pass, w razie czego jest miejsce, ale ja jadę na Haskiego, który jest chyba z kilometr dalej. Taki truck stop a la dzikus. A tam jest prawdziwy Husky. Proszę, na Huskim jest jeszcze dużo miejsca. Dużo miejsca. I dzisiaj wyjechałem, zostało mi 20 minut i dzisiaj wyjechałem 787 mil, co by dawało 1266 kilometrów. Z dziwnej strony zajechałem, oni tutaj mają kąt. Ja się odwrócę i już. No i pauza do rana, no. Cóż zrobić? Akurat ten jest odwrócony odwrotnie. To ja sobie stanę chłodnią w inną stronę.